Siemanko moi drodzy, stand-uper ze mnie, zapewne z koziej dupy trąba, no ale dobra, spróbujemy. Pewnego razu, może jakiś czas temu, to może było gdzieś tam z 8 miesięcy temu, jestem na pewnym evencie firmowym. Nie będę mówił, jaka już to firma. Siedzę sobie, no i taka starsza kobietka do mnie przychodzi. Panie Mariuszu, mogę zadać panu pytanie? No ja tak patrzę się, no słucham pana. Panie Mariuszu, a ile pan ma w bicepsie? No tak patrzę, no akurat ubrany byłem tak jak teraz. No pani, no 50 parę, no jest zostało, nie? Panie Mariuszu, a jeszcze mam do pana takie pytanie. A ile pan ma tutaj obwodu? No to ja mówię tak, no ile ja mogę mieć? No kiedyś było 54, no mówię jest 52, no 50 jest, a nie? Panie Mariuszu, a pan ma takie grube nogi. A ile pan ma w łudzie? No to ja mówię tak, patrzę, no zostało jeszcze ze 70. No bo tyle je, nie? No a ona, panie Mariuszu, a jestem on takie malutkie, takie, no takie dyskretne pytanie. A ile pan ma centymetrów? Cholera, co? O co jej chodzi? No, panie Mariuszu, ile pan? No 5 centymetrów. Uuu, tylko tyle? Pani, ale od zimy. A ona, o mój Boże, wszystko takie wielkie? No ja, pani, no wielkie chłop, to i wielkie musi być.